to uczucie Moniki do Leszka? To tylko jakaś egzaltacja. No nie wiem. Ja odniosłam inne wrażenie. Kochanie, znam moją siostrę. Wściekła się, że ktoś śmiał ją porzucić, bo to ona zawsze zostawiała swoich partnerów, więc teraz chce się odegrać. Naprawdę tak uważasz? Bo ją znam. Mogę sypać przykładami jak z rękawa. No nie, lepiej zmieńmy temat. O, powiedz, co będziemy robić w długi weekend. A, no właśnie. Ja oczywiście chciałbym pojechać do... Polina. I zastanawiam się, czy ty też miałabyś ochotę. Owszem, miałabym ochotę. Możemy nawet zabrać Olkę, bo z tego co wiem, nie ma w piątek żadnych zajęć. No, świetny pomysł. W takim razie wyjeżdżamy jutro czy w czwartek rano? Słuchaj, jeżeli chcesz, to ty jedź jutro, a ja dojadę do was w piątek rano. Nie chcesz mi powiedzieć, że pani dziekan pracuje w święto pracy? Pani dziekan nie, ale pani Lubicz tak. Mam zaległe prace domowe. Myślałem, że dzięki pani Steni jesteśmy na bieżąco. No tak, ale są takie prace, których ani pani Stenia, ani uczynny mąż nie są w stanie zrobić. Na przykład jakie? Muszę zrobić porządek w papierach, w albumach. Czy ty wiesz, że zdjęcia z ubiegłych wakacji leżą jeszcze w kopertach z zakładu? No trzeba je posegregować, opisać, włożyć do tych albumów. Niedługo następne wakacje, potem nie będziemy wiedzieli, gdzie i kiedy te zdjęcia zostały zrobione. Herbatkę poproszę. Dobrze, no to fakt. Ja nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy robi się w domu. A albumy lubisz oglądać? Nie da się ukryć. A no właśnie. A poza tym mam takie małe tłumaczenie, nie chcę tego zabierać ze sobą do Topolina, bo pewnie bym nawet na spacer nie wyszła. No to trzeba było od tego zacząć. Leszek. Cześć, Leszku. Tak, dzwoniłam do ciebie.